Nowe organy Filharmonii Śląskiej to instrument najwyższej klasy. Są z pewnością inspiracją dla wielu wydarzeń artystycznych i przyciągają melomanów, jak i organistów. Są też kolejnym elementem kultury muzycznej naszego regionu i miasta, w którego świątyniach rozbrzmiewa już wiele wysokiej jakości organów, zarówno dawnych, jak i współczesnych. Znajdujemy się w sali koncertowej Filharmonii, za nami organy. Remont nie zmienił architektonicznego kształtu w naszej sali koncertowej, poza tym, że zniknęły drzwi z kryształowymi szybami, żal nam ich trochę, ale ten żal rekompensuje nowy instrument. Pierwsze na Śląsku organy zbudowane dla celów koncertowych, nie liturgicznych. W te organy muzycznie zaprojektował profesor Julian Gębalski, a wyprodukowała berlińska firma Karla Szukego, ta sama, która budowała organy w Filharmonii Narodowej. To jest instrument 36-głosowy, ma dwa manuały, jeden pedał. Zbudowany instrument został z blisko 3000 piszczałek. My tu widzimy tylko pewną część tychże piszczałek. Ciekawostką jest, że prospekt organowy, stół, na którym się gra, piszczałki, znajdują się w przestrzeni starego, zabytkowego budynku Filharmonii Śląskiej. Natomiast pozostałe piszczałki i cały mechanizm jest już umieszczony w części dobudowanej.